Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj proponuję kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą. Do tego będziemy potrzebować ugotowanych w mundurkach około kilograma kartofli, kapustę kiszoną, dwie cebule. Do tych kotlecików będziemy robić sos z suszonych grzybów. Najpierw zabiorę się za sos. Namoczyłem grzyby na noc. Dzisiaj rano je już ugotowałem. Trzeba je tylko troszeczkę pokroić. Wywaru nie możemy wylać, bo będzie nam potrzebny. I kroimy. Odpalam garnek, to znaczy gaz, biorę trochę masła, wrzucam, nie musi być rozgrzane, można teraz część cebuli również wrzucić, druga część cebuli będzie nam potrzebna do kapusty kiszonej, którą również będziemy zasmażać. Cebulka nam się zaczyna smażyć. Musimy chwilkę jeszcze ją tak poddusić. Oczywiście mieszając. I za moment wrzucamy nasze grzyby. Teraz mogę wrzucić nasze grzyby, które też muszę odpowiednio podsmażyć. I nie bójmy się, dolejmy dopiero wywar z grzybów, jak zaczyna leciutko przybierać. Musimy wydobyć smaki. Pod koniec trzeba doprawić solą, pieprzem i na przykład rozmarynem. Te grzybki przywiozłem ze sobą z domu. Polskie smaki. Zawsze wożę coś ze sobą. Już powolusieńku, powoli zaczyna przywierać. Ale gdy mieszamy, jak wszystko dobrze. Dobrze. Można teraz posolić. Dodam świeżego pieprzu. W młynku mam mieszankę. I rozmaryn. Wlewam nasz wywar i około 10 minut gotuję. Po 10 minutach zabarwiam to śmietaną, 30. Sos nam się już zagotował. W międzyczasie zaczynam rozpuszczać na patelni masełko do cebuli. Teraz wędruje śmietanka. Energicznie mieszam, żeby nie powstały grudki. Zawsze można dodać jeszcze śmietany, jak komuś jest za mało. Dodam jeszcze trochę przypraw, soli. Jeszcze trochę gaz. Słodkiej papryki. I jeszcze raz trochę pieprzu. Odkładam go już. Moim zdaniem już jest dobry. Zmieniamy patelnię. Ok, wrzucamy cebulę. Cebulka nam się fajnie udusiła. Teraz wrzucam naszą kapustę do patelni. I parę minut podsmażam również kapustę. Chodzi o to, żeby nam zmiękła. Przypomnę, że ziemniaki ugotowałem w mundurkach. Po ugotowaniu obrałem i zmieliłem maszynką do mięsa. Dodaję teraz kapustę z cebulką, tymianek, taką porządną garść,
sól, słodka papryka, pieprz. Musimy połączyć nasze składniki. Będziemy potrzebować też trochę mąki do okruszenia talerza, rąk i kotlecików. Tych kotletów naprawdę wyjdzie sporo. Okruszamy talerz i formujemy kotleciki takie wielkości mandarynki. Tak, kuleczka. Może nawet troszeczkę mniejsza. Później na rozgrzanej patelni na tłuszczu smażymy z obu stron na złoty kolor. Teraz musimy je troszeczkę spłaszczyć i musimy okruszyć mąką. Tak to wygląda. Za chwilkę zaczynam smażyć. Tłuszczyk już mamy rozgrzany, więc czas na smażenie kotlecików. Z obu stron na złoty kolor. Ok, sprawdzam, czy już jest zarumienione z jednej strony. Tak, tu przewracamy. Pięknie. Dodam również, że do tych ziemniaków, jeżeli ktoś chce, może dodać jedno jajko surowe, żeby się lepiej zlepiło. Ja nie dodałem i naprawdę trzymają się znakomicie. Nasze ziemniaczane kotleciki już są gotowe. Sos również nam się już podgrzał. Życzę wszystkim udanego Wochenende. Bez stresu i kłopotów. I do tego nasz grzybowy sosik. Życzę wszystkim smacznego. Uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi. Uśmiechajcie się do siebie i do swoich podopiecznych. Moc jest z wami. Do następnego razu. Cześć.